Cześć moi drodzy, siemanko, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w odcinku takim informacyjnym dotyczącym zestawów LEGO Ninjago. Moi kochani, proszę zobaczcie, jakie tutaj nas nadchodzącą zimę czekają zestawy LEGO Ninjago. Jest to zestaw Vermilion Attack 7621, popatrzcie. Czyli tutaj są jacyś jakiś upgrade wężonów, nie? Nie wiem, jak to nazwać, słuchajcie, ale na pewno dajcie, jak obejrzycie te zdjęcia, czy nawet już obejrzeliście, to dajcie znać, co sądzicie o tych zestawach. Mi tak średnio przypadły do gustu, no nie wiem, nie mogę się na razie do nich przyzwyczaić, mam nadzieję, że jednak się to zmieni. Przejdźmy do następnego. Widzicie, tak wygląda ten zestaw. No, tu jest Kai, prawda? Fajną w ogóle ma Kai wygląd, będą mieli nasi bohaterowie. Mamy naszych wrogów, tylko tak średnio. To jest kolejny zestaw. Desert Lighting 7622. Tu mamy Nie tym razem, jeżeli się nie mylę. Tak to wygląda. Znowu trzy figurki. Takie ubogie te zestawy, muszę wam powiedzieć. Tak średnio na jeża mi się one podobają. Średnio. Patrzcie, bardzo mało rzeczy. Chociaż Nia ma fajny. Patrzcie, jaką ona ma broń. Ciekawe, co to jest. Mamy kolejny Destiny Shadow 7623. Ten zestaw już trochę bardziej fajniej wygląda. Zobaczcie, tu jest raczej Lloyd, przepraszam. No i już ten jego statek fajniej wygląda. Jak widzicie, możecie zaobserwować na pudełku Nie i Kaja, więc o nich głównie będzie ten sezon nadchodzący. Tu już też, no już troszkę bardziej Vermilion Invader i Invader, czy jakoś tak, 7624. Fajny zestawik, zapowiada się oczywiście. Patrzcie, no tutaj mamy Zeina, czyli każdy bohater, brakuje jeszcze Cola, prawda? Zestawu z Colem pewnie będzie, myślę, że na pewno coś takiego dostaniemy tutaj. Mamy ten dość taki zestaw, muszę przyznać. Mamy Ninjago Master of Spinjitzu, tutaj już bardziej mi podchodzi, to jest Jay bodajże, jeżeli się nie mylę. Bardziej mi ten Jay, a to jest kto, słuchajcie, nie mogę tego powiększyć. Call? Ninjago Samurai 50 czy tam 45, nie wiem, jakoś tak. Może ja po prostu nie potrafię liczyć, ale fajnie, VXL, tak się nazywa i tu mamy, aha, to nie jest Call. To chyba nie jest Call, słuchajcie, to jest jakiś dodatkowy ninja. Kolejny zestaw, no ten już jest lepszy, Dawn of Iron Doom. Bardzo fajnie to wygląda, słuchajcie, to pudełeczko, to opakowanie. Tak wygląda cały zestaw. No tu już mamy naszych bohaterów, tak, jest Lloyd, jest Jay, jest Sensei. No i patrzcie, fajny pojazd. No ten, słuchajcie, ten zestaw mi się bardzo podoba. Oczywiście na kanale Brood Opening zrobimy sobie openingi z tych zestawów, więc na bank bądźcie i te openingi będą superaśne, bo zobaczycie zresztą, zaczynam się bawić różnymi sprzętami, więc słuchajcie, openingi będą super. Oczywiście. Przejdźmy, o, ten zestaw jest moim ulubionym. Dragon's Forge, czyli taki połączony smok Kaja i Nii, prawda? Mamy tutaj, patrzcie, Kaja, Nie i ich rodziców, jeżeli się nie mylę. Patrzcie, zestaw rodziców Kaja, patrzcie, jaka ilość, pokaźna ilość broni. Vermiliony, fajny smok połączony. Tylko pytanie, czy to jest smok rodziców Nii i Kaja, czy Kaja. To już Batmana zestawy, to nas nie interesuje, ale naprawdę ten zestawik jest świetny. Także was bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam do tutaj grania, więc mam nadzieję, że wam się odcineczek spodobał. No i będziemy sobie coraz więcej tutaj dyskutowali o LEGO, niedługo kolejne zestawy. Dajcie znać, co o tym myślicie, o tych zestawach, czy wam się podobają. Powiem szczerze, że te tańsze te zestawy, gdzie jest mniej elementów, są takie średnie, ale ten i poprzedni, ten zestaw oraz, słuchajcie, ten zestaw mi się bardzo, bardzo podoba. Bardzo mi się podoba, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Brood Opening czy Opening Brood, bo na tym kanale, słuchajcie, będzie multum openingów właśnie z LEGO i to fajnej jakości. Trzymajcie się! Sayonara amigos! Pa, pa!